Kamil Nogajewski, skrzydłowy ZW Świebodzin. Pierwszy mecz z Grodkowem, bodajże różnicą 4 czy 5 bramek, prowadzenie od początku do końca. Czego się można spodziewać po przebiegu spotkania niedzielnego, które będzie o 15? Życzyłbym sobie tego samego i takiego samego zakończenia. Takich samych czerwonych kartek, jak dostał Mieszko Janinowicki? Chyba nie. No, wiadomo, to wychodzi w praniu, ale życzymy sobie owocnego wyjazdu, 3 punktów, spokojnego meczu i tego sobie życzył każdy kibic w godzinie. Dzień i godzina, no mocno nietypowe, niedziela o 15, chyba nie jesteście przyzwyczajeni do takich godzin. No, z reguły nie gra się w niedzielę o 15, ale chyba godzina nie zrobi nam różnicy i postaramy się walczyć o 3 punkty. Czego się można spodziewać po przeciwniku? No tego co w pierwszej rundzie, czyli walki, rzuty z drugiej linii i pana kolanki na prawym zagraniu. Dzięki, powodzenia. Dzięki. Mariusz Kwiatkowski, trener ZW Świebodzin. W najbliższą niedzielę o 15 mierzymy się z zespołem z Grodkowa. W pierwszym meczu można powiedzieć łatwo i przyjemnie, bo prowadzenie od początku do końca, ale trafiły się 2 czerwone kartki. Nowickiego i Mieszkiana. I Mieszkiana, zgadza się. I przez co bramki się rozłożyły trochę inaczej. Nogajewski 6, Cenin 9 i Bartek rzucił też 6. Jak to będzie wyglądać tym razem? Wrócił Jasiński. No właśnie, wrócił Jasiu i to na pewno jest duże wzmocnienie, ale moim zdaniem największą bolączką tego meczu to będzie termin. Nietypowo, bo w niedzielę o 15, gdzie nasz zespół chyba jeszcze w tych rozgrywkach nie grał o tej godzinie i w dodatku w niedzielę. No ale cóż, jedziemy tam na pewno walczyć. Mamy bardzo dobry okres 5 zwycięstw pod rząd. Myślę, że trzeba by było podtrzymać tą dyspozycję i w Grodkowie na pewno walczyć o jak najlepszy wynik, ale dla nas będzie to zwycięstwo. Okej, okay. Rozstało się z zespołem 2 zawodników, Kacała i Sikorski. Czy świebodzińscy juniorzy są w stanie godnie ich zastąpić? Myślę, że tak. Na pewno Oliver Wołoćko nie swoimi umiejętnościami nie ustępował za bardzo Sikorskiemu, a Piwoński, Kuba może być takim samym obrotowym jak Grzesiek Kacała. Także życzymy powodzenia, trenerze. Jaki plan na mecz? Na luzie jedną? Biorę w to w ciemno. Dzięki.